Damian Adamiuk po fantastycznym zwycięstwie. Zmęczony? Strasznie, strasznie. Przeciwnik naprawdę okazał się bardzo wymagający. Skąd ty masz tyle siły? Kto cię przygotował do tej walki? Chciałbym bardzo podziękować trenerowi Marcinowi Poźniakowi i kolegom z klubu, z którymi naprawdę ciężko sparowałem. Marcin Bartosik mnie i innym naprawdę pomagał mi przygotować. Jestem naprawdę im dumny. Dumny z nich i bardzo im dziękuję. Rozpocząłeś bardzo mocno ten pojedynek. Taki był plan? Taka była taktyka na tą walkę? Tak, właśnie tak. Taka była taktyka, bo wiedziałem, że przeciwnik jest dość wymagający, będzie dużo uderzał. Miałem po prostu skrócić dystans i wejść od razu, tak jak mówiłem wcześniej, albo stójka, albo parter. Byłem dobrze przygotowany w stójce. Tak samo czułem się jeszcze lepiej w parterze. Nie zaradzałem tego, namieszałem trochę w wcześniejszym wywiadzie, ale okazało się pozytywnie, nie? Tak jak przewidywałem, tak zrobiłem. Widzieliśmy, rywal cię kilkukrotnie straszył balachą, trójkątem. Czułeś, że którymś razem było już naprawdę blisko? Trzeci raz, jak przychodził do trójkąta, już czułem, jak odpływam, ale na szczęście udało się wyciągnąć rękę. I chyba myślę, że przeciwnik też dużo siły stracił. Ciężko mu było dokończyć i to dlatego to się udało. No dobra, wróciłeś po porażce. Jakie to uczucie wygrać tutaj przed własną publicznością? W Lublinie też miałem dość dużą publiczność. Niestety tam się nie udało. Jak mówię, jeden cios wystarczył do tego, by... Tutaj nie dałem się. Tak jak mówiłem, plan taki był, jak był, wykonany. Nie wiem, nic dodać, chyba nic ująć. Naprawdę dość wymagający przeciwnik. Byłem naprawdę super przygotowany, ale czuję, że jeszcze więcej treningów. Jeszcze więcej treningów, więc jakie plany na przyszłość oprócz tych treningów? No, niestety mam dość ciężko pracuję, by utrzymać swoją rodzinę. Na wywiadzie była moja córka ze mną, dzisiaj niestety jej nie było, ale była żona, którą bardzo pozdrawiam i kocham. Kiedy możemy się ciebie spodziewać w klatce? Myślę, że teraz będę musiał troszkę odpocząć, oczywiście z treningami lekkimi, ale jak się nadarzy okazja, w każdym razie widzę cię w następnej walce. Nie ma problemu żadnego. No ja po tym, co dzisiaj widziałem, będę czekał z niecierpliwością. Chciałbyś coś dodać na koniec? Chciałbym podziękować sponsorom. Eko Różance, Siłowni Taurus, Geomet, Mateusz Pruskowski, Artur Lis i wielu, wielu innym. Dziękuję bardzo, naprawdę. Jacek Maczczuk też. Pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję bardzo. A ja tobie... Dziękuję wszystkim za pomoc przygotowania, zwłaszcza dla klubu i chłopaków z klubu. A ja tobie dziękuję bardzo za wywiad i już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczymy cię ponownie w klatce. Dziękuję. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich kibiców i wszystkich, którzy byli. Mam nadzieję, że inne pojedynki będą też tak samo zajebiste.